Czy możemy zaczynać? Ciężko jest nie zacząć tej konferencji prasowej od wczorajszej dymisji szefa sztabu PiS-u, pana posła Poręby. Dobrze się stało, że pan poseł nie będzie miał już wpływu w tej kampanii na debatę publiczną, bo po wykorzystaniu obrazów z Auschwitz do spotu wyborczego, po podeptaniu pamięci o ofiarach Holokaustu, spotu, który zdjęły media społecznościowe, światowe media społecznościowe, po tym wstydzie, który nam zrobili, zdecydowanie pan poseł Poręba powinien w ogóle wycofać się z życia politycznego. Proszę Państwa, po pomyśle kampanijnym Auschwitz, to nie jest jedno z tego długiego pasma porażek PiS-u. Do tego możemy również zaliczyć referendum. Referendum, które przez Polaków zostało okrzyknięte referendum rozpaczy. To nie jest też nowy pomysł. Jak czytamy w mailach Dworczyka z 2018 roku, proszę zobaczyć, to są słowa pana Poręby. Spot o uchodźcach ma na celu mobilizację naszych wyborców i demobilizację drugiej strony. Po drugie, jest przeciwwagą do narracji o polexicie. Oni wykorzystują taką nienawiść, szczują Polaków na siebie, na innych, tylko po to, żeby odwrócić uwagę. Dokładnie tak, jak jest w tym cytacie. Oni tym referendum odwracają uwagę od drożyzny, od inflacji, od tego, że kobiety umierają w szpitalach, od tego, że na najwyższych stanowiskach państwowych zasiadają ludzie z wyrokami. Oni odwracają od wszystkiego uwagę. Nie są w stanie rozwiązywać problemów, które trapią Polaków. Dlatego po prostu zajmują się dzisiaj uchodźcami referendum. Gdy Kaczyńskiemu zaczyna usuwać się grunt spod nóg, no to sięga po starą, zgraną, antyimigrancką kartę. Robił to w kampanii 2015 roku, kiedy krzyczał o groźnych pasożytach i pierwotniakach przenoszonych przez migrantów. Robił to także w 2018 roku. Widać to w mailach Dworczyka z czasów kampanii. Znajdujemy tutaj bardzo jasne rekomendacje. Musimy przykryć tematem uchodźców, temat polexitów. I w tym momencie Kaczyński chce znowu użyć tej karty, więc przyjrzyjmy się tej karcie. Nie ma po stronie partii opozycyjnych właściwie nikogo, kto popierałby przymusową relokację, więc po co zapowiadane przez Kaczyńskiego referendum? No po to tylko, żeby szczuć, siać nienawiść, strach i w ten sposób mobilizować swój najtwardszy pisowski elektorat. Hipokryci krzyczą o zagrożeniu migrantami, a to Polska dzisiaj ma najbardziej właśnie liberalne przepisy w Europie dotyczące migracji zarobkowej. Za czasów PiS-u w jednym tylko roku do Polski przyjechało 350 tysięcy migrantów. Więc z jednej strony liberalna polityka migracyjna, a z drugiej strony ciągle przewijająca się w wypowiedziach polityków PiS-u nienawistna retoryka antyimigrancka. No właśnie po to, aby strachem, nienawiścią, szczuciem mobilizować swój najtwardszy elektorat. Ta polityka migracyjna, której w tak prymitywny sposób używa PiS w swojej kampanii wyborczej, jest jednym z najważniejszych wyzwań nie tylko w Europie, ale tak naprawdę na świecie. I trzeba ją prowadzić, uwzględniając z jednej strony bezpieczeństwo obywateli, sytuację na rynku pracy, dbając o godność, o prawa człowieka. Politykę migracyjną trzeba po prostu prowadzić, a nie używać jej jak cepa w kampanii wyborczej. Polityka migracyjna, która jest humanitarna, która mierzy zamiary podług sił. Do tego potrzeba ludzi, którzy są roztropni, ludzi z kompetencjami, wiedzą, ludzi wrażliwych także na krzywdę, ludzi twardo stąpających po ziemi i ludzi, którzy umieją negocjować. I dlatego ostatnimi ludźmi, którzy tym tematem powinni się zajmować, są ludzie pokroju Jarosława Kaczyńskiego i jego ekipy. Polacy, za co bardzo serdecznie dziękuję. Naprawdę pokazali, co znaczy, że doskonale rozumieją, co znaczy humanitaryzm, co znaczy solidarność. Wtedy, kiedy przyjęli wielomilionową falę uchodźców z Ukrainy, polski rząd potrafił się tylko tym chwalić, choć jego zasługi w porównaniu do zasług Polek i Polaków były naprawdę w tym temacie nikłe. Dzisiaj tematem uchodźców PiS
niczego nie przykryje. Nie przykryje ani swojej nieudolności, nie przykryje ani swojego złodziejstwa, hipokryzji, nie przykryje szalejącej inflacji. Bo Polacy doskonale wiedzą, że w październiku odbędzie się referendum, w którym jedynym pytaniem będzie, czy chcesz, by PiS dalej niszczył Polskę. O tym, że PiS przegra, zdaje się wiedzieć nawet szef sztabu, bo jak inaczej rozumieć wczorajszą decyzję pana Poręby o rezygnacji z tego stanowiska? Jak można tą decyzję o rezygnacji ze stanowiska szefa sztabu inaczej interpretować? Chyba nawet pan Poręba zrozumiał, że szczuciem na migrantów PiS daleko nie zajedzie i że ten okręt tonie. I właśnie spróbował przesiąść się do szalupy ratunkowej. PiS chce wywołać takie nacjonalistyczne, rasistowskie demony tylko po to, by móc dalej rozkradać Polskę. PiS potrafi liczyć tylko te pieniądze, które wpadają do ich kieszeni, a nie te, które Polacy i Polki mogliby dostać z zablokowanych funduszy unijnych czy z KPO. Październikowe referendum to będzie referendum w sprawie zakończenia złodziejstwa i nieudolności PiS-u. My to referendum wygramy i my PiS rozliczymy. Decyzja o rezygnacji pana Poręby jest to dowód na to, że PiS wie, że przegra wybory. Pan Poręba jest najbliżej serca sztabu, był szefem sztabu wyborczego PiS-u i doskonale wie, że okręt PiS-u tonie, przesiada się na szalupę i chce po prostu uciekać, najzwyczajniej w świecie. Sygnałów o tym, że PiS ma świadomość tego, że najbliższe wybory zostaną przez PiS przegrane, jest naprawdę wiele. Ustawa prezydencka, przedłożona przez rząd ustawa o zabetonowaniu prokuratury, wczorajsza rezygnacja szefa sztabu, to wszystko mówi jedno. PiS przegra, PiS to wie i próbuje ratować tylko to, co może. Prawdopodobnie może wróci, a może nie. Jak widać, ten okręt jest w tym momencie tak rozhuśtany, że nie wiadomo nawet w jakim kierunku płynie. Do tego warto wspomnieć o mocno skłóconej załodze, która jest tak ze sobą skłócona, że nie jest już w stanie podejmować żadnych racjonalnych decyzji. Szanowni Państwo, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska od wielu lat, szczególnie teraz miesięcy, zaprasza wszystkich na wspólną listę. Mamy jeszcze chwilę do wyborów, czekamy, mamy otwarte ręce i wydaje się, że jeżeli nie z Hołownią, jeżeli nie z PSL-em, to sami bez problemu wygramy wybory. A to widać. Nawet PiS czuje, że przegra wybory. Robią wszystko, żeby jakkolwiek się ratować. Pomysł na referendum, napychanie sobie kieszeni pieniędzmi ze spółek Skarbu Państwa, konflikty z prezydentem, Ziobro cały czas gryzący się z Kaczyńskim. Na każdym polu widać problemy i już nawet PiS wie, że po prostu te wybory przegra. To są bardzo mocne słowa, ale musimy mieć świadomość tego, że zmiany wprowadzane przez PiS, ten barbarzyński, całkowity właściwie zakaz aborcji w Polsce, to jest prawo, które po prostu zabija polskie kobiety. Tak wygląda rzeczywistość. PiS-owskie zmiany w prawie zabijają kobiety, ale trzeba mieć świadomość, że to barbarzyńskie prawo będzie obowiązywało tylko tak długo, jak będzie rządził PiS, bo jedną z pierwszych naszych decyzji po dojściu do władzy będzie absolutnie zmiana prawa, które pozwoli kobietom decydować o tym, ile i kiedy chciałyby mieć dzieci. A na przyczyną śmierci pani wyrok, konsekwencje wyroku Trybunału czy komplikacje?
Kinga? Nie ma wątpliwości co do tego, że barbarzyńskie prawo, barbarzyński pseudowyrok Trybunału Przyłębskiej zmieniły bardzo wiele w polskiej rzeczywistości. Lekarze znajdują się pod olbrzymią presją. Do szpitali jest rozsyłany okulnik, notatka przez skrajne fundamentalistyczne organizacje. Widać olbrzymią presję na lekarzy, która nie pozwala im podejmować decyzji zgodnych i z aktualną wiedzą medyczną i z wskazaniami medycznymi w danej sytuacji. Nie mam wątpliwości co do tego, że śmierć kobiet w ostatnich miesiącach w Polsce obciąża Jarosława Kaczyńskiego i jego ekipę osobiście. To są ludzie, którzy doprowadzili do tej fundamentalnej zmiany w polskiej rzeczywistości prawnej i doprowadzili do tego, że lekarze znajdują się pod olbrzymią presją, nie podejmują decyzji zgodnych z aktualnym stanem wiedzy, a kierują się właśnie strachem i skrajną ideologią. Wczoraj podczas wystąpienia Donalda Tuska w Poznaniu pojawił się w tle baner z podobizną Teda Kaczyńskiego i napisem: Boże, zabrałeś nie tego Kaczyńskiego. Politycy Prawa i Sprawiedliwości oczekują przeprosin od Donalda Tuska. Czy według pań ta treść tego baneru mieści się w języku debaty? Baner został natychmiastowo zdjęty przez organizatorów. Osoba, która go trzymała, została poproszona natychmiastowo o zdjęcie jego. To jest tania prowokacja PiSu. Taki baner z takimi nienawistnymi hasłami nigdy nie powinien się pojawić na demonstracji. Transparent został zdjęty właściwie natychmiast, ale to już wystarczyło do tego, żeby chwilę potem odpowiednie zdjęcie było powielane na kontach, czy to politykach PiSu, czy to jakichś troli w internecie w odstępach dosłownie kilku minut. Jesteśmy też przygotowani na to, że przy otwartych spotkaniach, przy wiecach mamy sygnały, że PiS organizuje swoje bojówki, żeby starały się zakłócić te spotkania, więc mając już doświadczenie z innych kampanii wyborczych, jesteśmy gotowi i stawimy im czoła. Czy jak rozumiem, panie sugerują, że to była prowokacja Prawa i Sprawiedliwości, czyli to był człowiek z tym banerem wysłany przez... Nie sugerujemy, a mówimy, że baner, który został wystawiony przez osobę jakąś, po prostu został natychmiastowo zdjęty. Pan został natychmiastowo poproszony o usunięcie tego transparentu. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy bardzo.